Państwa serdecznie w imieniu uczestników i instruktorów warsztatów terapii zajęciowej w Kluczach. Dziś chcielibyśmy zaprezentować Państwu krótką inscenizację wiersza Jana Brzechwy pod tytułem Depesza. Jak Państwo wiedzą, w czasach, gdy telefony były prawdziwą rzadkością, zaś telefony komórkowe jeszcze nie zaistniały w głowach swoich wynalazców, o internecie nikt jeszcze nawet nie myślał i nawet nie sądził, że taką drogą będzie w ogóle możliwe komunikowanie się z innymi ludźmi, pilne wiadomości przekazywano za pomocą depesz. Telegramy przekazywały wieści radosne i wieści smutne, a doręczał je listonosz. Jan Brzechwa w swoim wierszu uchwycił fragment odchodzącego już w zapomnienie świata. Dziś chcemy Państwu przypomnieć ten świat, gdzie nie było komórek i komputera, a na przyjście listonosza oczekiwało się napięcie. W tej krótkiej historii, którą przedstawimy, zaistniała sytuacja przysporzyła listonoszowi wiele kłopotu i wylanego potu. Czy skończy się happy endem? Teraz tego nie zdradzimy. Dobrej zabawy życzymy i o głośne brawa prosimy. Miasto Koluszki, ulica Kościuszki, numer 20. U swego teścia mieszka Leszek Kulesza. Do Leszka przyszła depesza. Obywatel Kulesza, Kościuszki, Koluszki, stop. Przyjeżdżaj do Kielc na racuszki, bo listonosz depeszę bierze i spieszy, i spieszy, i spieszy. Na rowerze, na rowerze, na rowerze, z tą depeszą do Leszka Kuleszy. Czy tu mieszka pan Leszek Kulesza? Jest to pana Kuleszy depesza. Nie ma go, proszę pana. Właśnie we wtorek z rana wyjechał do Warszawy załatwić ważne sprawy. Zamieszkał pod piątym u Bema, a tu go niestety nie ma. Listonosz z rozpędu na rower hops. Przyjeżdża do urzędu zdziajany jak mops. Biegnie do naczelnika i ze słów jego właśnie wynika, że nie doręczył depeszy, gdyż nie ma w Koluszkach Kuleszy. Naczelnik telegrafu, człowiek obowiązkowy, rzekł nie wdając się w zbędne rozmowy. Co? Kulesza wyjechał? Znajdziemy Kuleszę. Do Warszawy w ślad za nim wyślemy depeszę. Dwaj telegrafiści przy dwóch aparatach tę samą depeszę ślą do adresata. Wystukują kolejne litery. Stuk, 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 jedna, dwie, trzy, cztery litery biegną po drucie. Stuk, 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 w Warszawie w tej samej minucie telegrafista odbiera. K litera, U litera, L litera. Kul, kule, Kulesza układa się z liter depesza. Kulesza, Bema, Warszawa. Jest ważna niezmiernie sprawa. Stop. Przekazują depeszę Koluszki. Stop. Przyjeżdżaj do Kielc na racuszki, bo listonosz depeszę bierze i spieszy, i spieszy, i spieszy. Na rowerze, na rowerze, na rowerze z depeszą do Leszka Kuleszy. Czy tu mieszka pan Leszek Kulesza? Jest do pana Kuleszy depesza. Owszem, mieszkał na Bema, lecz go od wczoraj już nie ma. Wyjechał do Krakowa. Adres ulica Basztowa, numer domu 15. Tam mu depeszę przekażcie. Listonosz wraca, rzecz oczywista. Znów wystukuje telegrafista, szereg tych samych liter i znaków. Kulesza, Basztowa, Kraków. Znów listonosz depeszy doręczyć nie może, bo Kulesza wyjechał nad morze. I znów aparat stuka, i znów listonosz szuka. Kulesza, Słoneczna, Sopot. I znów z Kuleszą kłopot, bo wyjechał do Łomży, do Stryja. Znów telegraf litery wybija. Za Kuleszą depesza podąża. Kulesza, Traugutta, Łomża. Ale w Łomży ta sama domina. Wyjechał do Szczecina. Depesza w ślad za nim leci. Kulesza, Portowa, Szczecin. A w Szczecinie ta sama domina. Wyjechał do Lublina. Z Lublina do Olsztyna. Olsztyna do Raszyna, z Raszyna do Cieszyna. Taką miał z nim telegraf robotę. Wreszcie wrócił do domu w sobotę. Ledwo wrócił, przychodzi depesza. Obywatel Kulesza, Kościuszki, Koluszki, Warszawa, Kraków, Sopot, Łomża, Szczecin,
Lublin, Olsztyn, Raszyn, Cieszyn, Koluszki, stop. Przyjeżdżaj do Kielc na racuszki, bob. Ledwo przyszła depesza, skoczył Leszek Kulesza i po chwili już był w autobusie, bo bardzo spieszyło mu się. Przyjechał do Kielc w samą porę wieczorem, kiedy na stół wnoszono racuszki. A racuszki wprost lizać paluszki, takich nigdzie i nikt wam nie poda. Nie proszono was, a szkoda.